Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 6 marca w środę. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 17 do 19. Posłuchajmy. Jeszua powiedział do swoich talmidim: nie sądźcie, że przyszedłem, aby znieść Torę czy proroków. Nie przyszedłem znieść, lecz nadać pełnię. Tak jest, powiadam wam, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nie zniknie z Tory nawet jeden jot ani kreska, aż wydarzy się wszystko, co musi się wydarzyć. Kto zatem nie przestrzega najmniejszego z tych micwot i tak naucza innych, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Kto jednak przestrzega i tak naucza, będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, najpierw powiedzmy sobie, co tutaj było z tych hebrajskich, żydowskich słów. Jud to najmniejsza litera w alfabecie hebrajskim, dlatego Pan Jezus mówi, że nawet ta najmniejsza literka nie zostanie cofnięta. Mitzvot to są zasady, przykazania według tradycji. Jest to Tora, zawiera 613 mitzvot, których powinni przestrzegać Żydzi. Tak trochę gwoli wyjaśnienia. I spróbujmy dzisiaj przypatrzeć się, czego Pan Jezus może od nas chcieć. Przede wszystkim mówi, że zostało nam dane prawo Boże po to, aby je zachowywać. Myślę, że to jest dosyć takie oczywiste. Ktoś powie, no ale ksiądz Amerykę odkrył. Moi kochani, nie odkryłem Ameryki, ale z takich moich różnych obserwacji, doświadczeń duszpasterskich, to naprawdę można by to powtarzać w kółko i nieustannie od rana do wieczora. Biblia, Pismo Święte nie zostały nam dane po to, aby ozdabiały nasze półki, abyśmy mówili tak, 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 my znamy, my wiemy, a potem dalej kupowali jakieś tygodniki, książki, książeczki, wczytywali się w jakieś historie ludzkie na stronach internetowych i dalej zostawiali Słowo Boże na tej samej półce, jak mówił Roman Brandstetter w takim pięknym utworze Lament nieczytanej Biblii, i tam w pierwszych zdaniach, słowach, wersetach jest: po co ty mnie kupiłeś, człowieku, i przyniosłeś do swojego domu? Po co ty mnie kupiłeś, skoro teraz mnie lekceważysz, zostawiasz? Więc Pan Jezus powiedział, że no właśnie, dopóki ziemia i niebo nie przeminą, ja nie przyszedłem znieść, lecz nadać pełnię. Nadać pełnię. Ta pełnia była wielokrotnie przez Jezusa, jakby można dzisiaj powiedzieć takim słowem, aktualizowana. Czy to, co się już wydarzyło w Starym Testamencie, było aktualizowane w Nowym Testamencie. Choćby sama ofiara. W Starym Testamencie mamy ofiary, które ludzie, naród wybrany, Żydzi składali. W Nowym Testamencie tą jedną, jedyną ofiarą, która została złożona, jest właśnie Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, Jezus Chrystus. Podobnie Pan Jezus mówił o przykazaniach: nie zabijaj, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa, i tak dalej. Sens tego jest taki, że Pan Jezus mówi: zachowuj przykazania, a przykazania ciebie zachowają, a będziesz wielki w Królestwie Bożym. Bo przez swoje życie, nie zawsze głoszenie, nie musi to być głoszenie takie wprost, że tylko i wyłącznie wtedy jesteśmy tymi, o których Pan Jezus tutaj mówi, że każdy, kto przestrzega tych słów i naucza innych, będzie nazwany wielkim w Królestwie Bożym, i odwrotnie, kto to zmienia, modyfikuje, będzie nazwany małym, najmniejszym w Królestwie Niebios. Moi drodzy, przez życie my często przekazujemy wiele, wiele cennej nauki,
ale przekażemy tylko tyle, o ile sami żyjemy prawem Bożym. Można je streścić w dwóch przykazaniach: miłości Boga, miłości człowieka. Tylko tyle przekażemy i oczywiście aż tyle. Więc poznawajmy to prawo, czytajmy, wczytujmy się, wsłuchujmy się w to, co mówi Jezus. Nie bądźmy takimi naiwnymi trochę handlarzami Bożego prawa, co nam podoba się i co jest modne, to przyjmujemy, to wykorzystujemy, to chętnie się powołujemy i oczekujemy nagrody życia wiecznego nieba. A co nam nie pasuje, to mówimy, że a to może nie, dzisiaj się żyje inaczej. A jeśli ktoś mówi o konsekwencjach takiego życia, to mówimy, no nie straszcie piekłem, bo przecież Pan Bóg nie straszy nas piekłem. Nie straszy. Pan Bóg nie mówi na każdej kartce o piekle, ale mówi na kartach Biblii o piekle. Dlatego zachowujmy Jego słowa w całości, a nie wybiórczo jak jakiś faryzeusz czy obłudnik, który jedynie słucha, a potem robi i tak swoje. Nie przyszedłem, aby znieść prawo, aby je wypełnić. My również prośmy Boga o siły, abyśmy wypełnili Jego prawo, inaczej mówiąc, Jego wolę w naszym życiu. Bo jeszcze tak na koniec. A co by się stało, gdyby ktoś wpadł nagle na pomysł: znieśmy wszystkie znaki drogowe i sygnalizację świetlną, znieśmy to, po co nam to, niech nas to nie ogranicza. Myślę, że balibyśmy się wtedy jeździć po ulicach. Niech prawo Boże będzie przez nas pięknie adoptowane w naszym życiu, a tych, przepraszam za słowo, wariatów, którzy próbują to prawo Boże znieść, to jak najszybciej starajmy się ogarnąć modlitwą, aby się po prostu nawrócili. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Życzę wam dobrego dnia z prawem Bożym, czyli z prawem miłości do Boga i do człowieka. Nie w innej kolejności. Do Boga i do człowieka. Z Panem Bogiem i do zobaczenia, jeśli Bóg da.